za zrewolucjonizowanie szkolenia przeciwlotników. Podpułkownik Andrzej Bożenda. Do niedawna szkolili się tylko na poligonach. Teraz ćwiczą także w terenie, w jakim rzeczywiście przyszłoby im bronić polskiego nieba. Nawiązali również ścisłą współpracę z przedstawicielami sił powietrznych. W ciągu kilku ostatnich lat system szkolenia przeciwlotników przeszedł prawdziwą rewolucję. Jedną z osób, która się do tego przyczyniła, jest podpułkownik Andrzej Bożenda. Jest profesjonalistą. Jego atut. Zawsze wszystko, do czego się zabiera, wkłada w to serce. Przez jego lata ciężkiej pracy zmienił całe podejście w szkoleniu przeciwlotników. Wprowadził ich w XXI wiek. Ale fakt, że przeciwlotnicy zmienili swój system szkolenia, to nie jedyna zasługa podpułkownika Bożendy. Wprowadzał do Wojska Polskiego natowskie procedury, a kiedy służył w dowództwie generalnym rodzajów sił zbrojnych, pracował przy rozwoju programów operacyjnych Wisła i Narew. Teraz jest dowódcą 1. Dywizjonu Przeciwlotniczego w 8. Pułku Przeciwlotniczym w Koszalinie. Podpułkownik Bożenda zmodyfikował szkolenie naszych pododdziałów, dostosował je do realiów współczesnego pola walki. Dysponuje ogromną wiedzą taktyczną, dzieli się nią z nami, współpracuje ściśle z pilotami, także zapewnia nam tutaj bardzo duży realizm. Podwładni pułkownika Bożendy mówią, że jest dowódcą wymagającym, ale sprawiedliwym. Można zwrócić się do niego z każdym problemem, a on zawsze podpowie, jak go rozwiązać. Cechuje go też ogromne poczucie humoru. Dowódca potrafi nawet jednym, czy nawet dwoma zdaniami tak fajnie rozładować naszą całą atmosferę, że czujemy się tutaj, no, jak w domu. Za kształtowanie świadomości środowiska wojskowego i cywilnego w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Pułkownik profesor Leszek Elak. Mimo że jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, niemal całą swoją służbę związał z Akademią Sztuki Wojennej. To na tej uczelni obronił doktorat, a także uzyskał stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest prorektorem do spraw dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej, a w lipcu tego roku postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Profesor Elak jest osobą nietuzinkową, osobą, która poprzez swoje badania pokazuje, w jaki sposób nasza świadomość powinna być ukierunkowana w obszarze między innymi współpracy cywilno-wojskowej, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa globalnego. Od początku swojej naukowej drogi pułkownik Elak koncentruje się na problematyce bezpieczeństwa i obronności państwa. Za swoje najważniejsze osiągnięcie dydaktyczne uważa wprowadzenie zmian w kształceniu oficerów na podyplomowych studiach operacyjno-taktycznych i polityki obronnej, a naukowe – badania dotyczące współdziałania sił zbrojnych z układem pozamilitarnym. Działalność pana profesora to nie tylko działalność dydaktyczna, ale i również ogromny dorobek naukowy. Mam tu na myśli przede wszystkim publikacje. Takie pozycje jak taktyczne aspekty terenu, walce, działania taktyczne wojsk lądowych to doskonała literatura i pomoc dla studentów Akademii Sztuki Wojennej. Pułkownik Elak jest także członkiem Rady Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie w Akademii Sztuki Wojennej, ekspertem w Parlamentarnym Forum Obrony Narodowej oraz koordynatorem w Forum Edukacyjnym Służb Mundurowych. Brał udział w pracach Strategicznego Przeglądu Obronnego. Jest również członkiem komitetu kierującego projektem nowego pływającego wozu bojowego. Pułkownika Elaka charakteryzuje nieszablonowy sposób myślenia, co owocuje łączeniem teorii z praktyką. W efekcie powstają nowe rozwiązania zarówno w taktyce, jak i w sztuce operacyjnej. Leszku, gratuluję. Za kreatywne budowanie pozytywnego wizerunku wojska. Jacek Matuszak. Z wykształcenia historyk, służbowo przez wiele lat związany z Wojskiem Polskim. Pierwsze zawodowe kroki stawiał w redakcji wojskowej. Pracował także w Dowództwie Wojsk Lądowych i Ministerstwie Obrony Narodowej. Pułkownik Jacek Matuszak, tak nazywał go pan pułkownik Tomek Szulejko, który był naszym szefem w Wydziale Prasowym w Dowództwie Wojsk Lądowych. I rzeczywiście Jacek był takim pułkownikiem naszym, który często potrafił przejąć dowodzenie.
ale nie robił tego jakoś tak natarczywie. Jako pracownik wojska, a także dziennikarz, Jacek Matuszak wielokrotnie wyjeżdżał na misje wojskowe. Towarzyszył polskim żołnierzom w Iraku, Afganistanie, Czadzie, Bośni i Kosowie. Obserwował, a także relacjonował ich zmagania również podczas ponad 30 krajowych i międzynarodowych ćwiczeń wojskowych. Doświadczenia, jakie wówczas zgromadził, znalazły swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jest on bowiem autorem i współautorem 20 książek, a także prawie 1000 publikacji prasowych i naukowych. Jacek Matuszak to jest postać wyjątkowa, nietuzinkowa, taki kolorowy ptak Wojska Polskiego, można powiedzieć, bo ja go bardzo mocno kojarzę tylko i wyłącznie z wojskiem. Natomiast Jacek jest takim żołnierzem, który nie nosi munduru. Przez kilkanaście lat Jacek Matuszak przeprowadził też niezliczoną liczbę szkoleń dla żołnierzy. Obecnie realizuje się jako menadżer w Departamencie Komunikacji i Marketingu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jest świetnym pracownikiem pod każdym względem. Jest po pierwsze nowatorski w podejściu do realizacji swoich zadań. Wniósł wiele świeżego powiewu w realizację w zakresie takim medialnym obsługi Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Gdybyśmy mieli więcej tak zaangażowanych osób, o takich szerokich horyzontach działalność nie tylko Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale każdej instytucji posiadających takich ludzi na pokładzie, no, wzniosłaby się zupełnie na inny poziom. Za kompleksową obronę polskiej cyberprzestrzeni generał brygady Karol Molenda. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, były oficer służby kontrwywiadu wojskowego, a przede wszystkim specjalista w dziedzinie informatyki śledczej oraz w reagowaniu na incydenty komputerowe i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Generał brygady Karol Molenda od wielu lat buduje w Wojsku Polskim nową jakość związaną z prowadzeniem działań w cyberprzestrzeni. Na każdym kroku człowiek, który jest skromny, który jest nastawiony życzliwie do innych ludzi, który wie doskonale, czego chce. Jeszcze w czasie służby w SKW generał Molenda zajmował się m.in. demaskowaniem działań szpiegowskich prowadzonych w sieci. Współtworzył także jedno z najbardziej zaawansowanych technicznie laboratoriów informatyki śledczej w Polsce, o ile nie w Europie. Rok 2019 przyniósł mu nowe wyzwania. Wówczas Ministerstwo Obrony Narodowej zainicjowało program CyberMil.pl, którego celem było zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni. To projekt, który był uznawany za trudny, przez niektórych za niemożliwy. Tego projektu, jego realizacji podjął się pułkownik, dziś generał Karol Molenda. Zrealizował go nie tylko bardzo skutecznie i profesjonalnie, ale przed zakładanymi terminami. Dziś generał Molenda jest dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, które zapewnia bezpieczeństwo teleinformatyczne całego resortu obrony. Odpowiada także za utworzenie nowego rodzaju wojsk – Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Generał Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, wprowadza Wojsko Polskie w nową przestrzeń – cyberprzestrzeń. Za inwencję w budowaniu marki Wojsk Obrony Terytorialnej pułkownik Marek Pietrzak. Z wykształcenia jest artylerzystą, w takim też charakterze służył w 1. Brygadzie Pancernej i w czasie misji wojskowej w Iraku. W 2010 roku w jego karierze nastąpił zwrot. Wówczas zasilił wojskowe służby prasowe, najpierw w dowództwie operacyjnym, później w dowództwie generalnym rodzajów sił zbrojnych. Marek przyszedł do mnie do Wydziału Współpracy z Mediami w Dowództwie Generalnym w momencie, kiedy miałem dużo zadań, no i mało ludzi na pokładzie. Po pewnym czasie wzywa mnie dowódca i mówi tak: wiesz co, ten Pietrzak to fantastyczny gość. Miał już kilka z nim spotkań. Ma jedną wadę. Jaką? Dowódca, on mówi, że przyszedł do nas tak późno. Jako rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej, którym oficer został kilka lat później, nieraz musiał mierzyć się z trudnymi pytaniami dziennikarzy. Mimo że jego telefon dzwonił nawet w środku nocy, on zawsze był gotowy do tego, aby przekazać przedstawicielom mediów niezbędne informacje. Zawsze trafia w punkt komentarzem czy też artykułem, co dla mnie nie jest nic nowego, bo w końcu jest artylerzystą. Obecnie pułkownik Pietrzak jest szefem oddziału komunikacji strategicznej WOT. Dzięki niemu powstały księga identyfikacji wizualnej i brandbook, które określają zasady wykorzystania znaku najmłodszego rodzaju sił zbrojnych. Marek jest doskonałym przykładem tego, że jedna osoba, która wierzy,
zrobi dużo więcej niż 100 osób, które nie wierzą, a które robią coś tylko dla pieniędzy. Więc ja najbardziej go podziwiam za tą wielką identyfikację. Serce, które wkłada w swoją służbę, mam do niego pełne zaufanie. Za ponadprzeciętne zaangażowanie w kształtowanie kolejnych pokoleń żołnierzy. Pułkownik, pilot, dr Ireneusz Smykla. O tym, że zwiąże swoją przyszłość z Wojskiem Polskim, zadecydował jako nastolatek. To książki, które wówczas czytał, spowodowały, że podjął naukę w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. Po jej ukończeniu służył w 8. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego. Jednak los sprawił, że wrócił do szkoły Orląt. Został wykładowcą, potem adiunktem, profesorem nadzwyczajnym, a finalnie szefem katedry i dziekanem Wydziału Lotnictwa. Pan pułkownik Smykla jest żywą legendą naszej lotniczej Alma Mater. Studenci go się boją, szczególnie podchorążowie, ale oni boją się go tylko jak są w szkole. Natomiast jak wychodzą już do jednostek lotniczych, wspominają go z sentymentem. Oficer, jak podkreślają jego współpracownicy, jest dociekliwy, całkowicie oddany nauce i konsekwentnie dąży do celu. Jeśli jakaś inicjatywa ma nikłe szanse powodzenia, wtedy do akcji wkracza pułkownik Smykla i udowadnia, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Pan pułkownik Smykla jest wymagającym wykładowcą, uczy wielu przedmiotów przez aerodynamikę, po mechanikę lotów. Nie są to łatwe przedmioty, z pomocą pana pułkownika myślę, że każdy jest w stanie ich się nauczyć. Ale pułkownik Smykla to nie tylko wymagający wykładowca. Chętnie dzieli się ze studentami także swoimi pasjami. Opiekuje się między innymi funkcjonującym przy Lotniczej Akademii Wojskowej naukowym kołem astronomicznym, spadochronowym kołem naukowym. Sam wykonał ponad 2,5 tysiąca skoków, a także klubem honorowych dawców krwi. W klubie honorowych dawców krwi Lotniczej Akademii Wojskowej pan pułkownik na pewno zaszczepił w nas pasję do pomagania. Pan pułkownik dużo nam pomaga w prowadzeniu klubu, czy to też w kontakcie z Polskim Czerwonym Krzyżem, czy w kontakcie z innymi instytucjami. Zawsze możemy liczyć na to i na pewno klub działałby inaczej, gdyby nie taki opiekun. Uhonorowany buzdyganem przez internautów. Major rezerwy Wojciech Zachar Zacharków. Studia oficerskie ukończył z 4. lokatą. Służył w 10. Batalionie Zmechanizowanym Dragonów w Świętoszowie, oddziale specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, a także w jednostce wojskowej Agat, gdzie był szefem grupy szkolenia bazowego i selekcji. Selekcja zdałem za pierwszym razem. Była ciężka, zdecydowanie ciężka. Pod kierownictwem Zachara rzeczywiście było to przeżycie życia. Mimo że Zachar już od kilku lat nie jest żołnierzem Agatu, cały czas czuje się związany z wojskami specjalnymi. Służbę w szeregach tego rodzaju sił zbrojnych promuje w programach telewizyjnych, za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pomaga także kandydatom na specjalsów przygotować się do selekcji. Jak zobaczyłem pierwszy trening na tydzień, to ja myślałem, że to jest na cały miesiąc rozpisane. Ostre treningi, ostre, bardzo ostre. I wiem, że on sam te treningi robi. On i jego instruktorzy naprawdę tutaj uczą bardzo dobrze. Zachar zainicjował także polską edycję The Merv Challenge, zawodów crossfitowych, których uczestnicy trenują, aby upamiętnić amerykańskiego żołnierza poległego w Afganistanie, a także wszystkich Polaków, którzy nie wrócili z misji. Jednak najważniejszym wydarzeniem, jakie regularnie organizuje, jest Maraton Selekcja. Ekstremalny bieg w górach, którego celem jest uczczenie pamięci pierwszego dowódcy jednostki wojskowej Agat, pułkownika Sławomira Berdychowskiego. Nigdy nie wiadomo, jak ta trasa będzie wyglądała. Zawsze Zachar stara się nas zaskakiwać. Kilkadziesiąt kilometrów w mundurowaniu, plecak, 10 kg. To jest ciężki bieg, ale dający mnóstwo satysfakcji.